Szanowni Państwo, wyprowadzimy teraz sobie wzory redukcyjne dla kątów trzeciej ćwiartki, drugą ich porcję. Znowu będą to kąty trzeciej ćwiartki przy założeniu, że alfa jest kątem ostrym, jak zawsze. Będą to zatem wzory na, uwaga, sinus 3 drugich pi odjąć alfa, kosinus 3 drugich pi odjąć alfa, tangens 3 drugich pi odjąć alfa i kotangens 3 drugich pi odjąć alfa. Narysuję rysunek. Proszę Państwa, 3 drugie pi odjąć alfa. Załóżmy, że alfa jest jakimś kątem ostrym, nie za dużym, 30 stopni powiedzmy, no to będzie wyglądało to mniej więcej tak. Tak? 3 drugie pi, proszę Państwa, to jest 3 razy kąt prosty. I odejmujemy, czyli cofamy się o ten kąt ostry alfa. Zatem to jest nasz kąt 3 drugie pi odjąć alfa, przy czym samo alfa to jest oczywiście ten kąt tutaj. Nie będą Państwo pewnie zaskoczeni, czyli teraz na tej półprostej wybiorę jakiś punkt, napiszę jego współrzędne i wypiszę wzory na te funkcje trygonometryczne kąta 3 drugie pi odjąć alfa. Zatem mamy punkt P o współrzędnych xp, yp. Tu mamy r. Przypomnę, że cały czas r to będzie pierwiastek z sumy kwadratów xp dodać y, xp kwadrat dodać yp kwadrat. Zatem, proszę Państwa, sinus kąta 3 drugie pi odjąć alfa to jest yp przez r, kosinus to jest xp przez r, tangens to jest yp przez xp i kotangens to jest xp przez yp. No ale narysuję sobie teraz trójkąt prostokątny, w którym kąt alfa jest jednym z kątów ostrych. Będzie to zatem oczywiście ten trójkąt. Boki tego trójkąta wynoszą, długości boków tego trójkąta wynoszą r minus yp i minus xp. Tak? W obu miejscach są minusy, ponieważ xp i yp są liczbami ujemnymi. Punkt P leży w trzeciej ćwiartce układu, zatem muszę zmienić znak zarówno xp, jak i yp, aby otrzymać długości odpowiednich odcinków. No skoro tak, to popatrzmy teraz, czym jest sinus 3 drugich pi odjąć alfa. To jest yp, odjąć e, yp przez r, czyli minus minus yp przez r, czyli co to jest minus yp przez r? Minus yp to jest długość przy prostokątnej przyległej do kąta alfa. R przeciw prostokątnej. Aha, czyli minus yp przez r to jest po prostu kosinus kąta alfa. Xp przez r to jest minus minus xp przez r, czyli długość przy prostokątnej przeciwległej do długości przeciwprostokątnej, czyli sinus alfa ze znakiem minus. Tangens to jest minus yp przez minus xp, przyprostokątna przyległa do przyprostokątnej przeciwległej, kotangens kąta alfa. I kotangens kąta 3 drugi pi odjąć alfa to jest minus xp przez minus yp, czyli oczywiście tangens kąta alfa. I tym sposobem, proszę Państwa, zakończyliśmy wyprowadzanie wzorów redukcyjnych dla kątów trzeciej ćwiartki. Oczywiście, jak zwykle, wzory te pozostają w mocy, jeśli alfa jest kątem dowolnym, nie tylko kątem ostrym, chociaż nasze wyprowadzenie przestaje być wtedy poprawne. Ale wzory są takie same dla dowolnego kąta alfa. Dziękuję bardzo.